Nie! Nie idźcie tam! Nie otwierajcie tych drzwi! Tam jest potwór! On was zje! Ale Olaf! Ale Olaf! Skąd ty? Skąd ty? Olaf! Olaf! No przestań! Przestań! Skąd ty wiesz? Co jest? Co jest? Za tymi drzwiami. Olaf! Olaf! No i się nie będę odzywać. Śmiesznie, prawda? Przynajmniej dla mnie. Oj, Elza, bo ja już oglądałem ten film i wiem, co jest za tymi drzwiami i nie chcę, żeby oni tam poszli, bo będzie bardzo źle. Lepiej, żeby wybrali inną drogę i inne drzwi. Ale to jest film. Ale to jest film. Oni... Oni... Ale nie, Olaf! Jesteś okropny. No dobrze, mów już, mów. Nie wierzę. Nie wierzę ci. To jest lepsze niż ten film. Olaf? Tak? To powtarzaj za mną. To powtarzaj za mną. Nie chcę. Nie chcę. Otwierać. Otwierać. Dzisiaj. Elza! Ja wiem, co ty knujesz. Ja wiem, co ty knujesz, ale nie uda ci się. Nie uda ci się zrobić takiego cwanego licza jak Olaf na takie śmieszne zagrywki. Otwieramy kalendarz adwentowy i to otwieramy go za raz, dwa, inaczej, trzy, dwa, jeden, teraz! Ale Olaf, ty jesteś bałwanem tak dla sprostowania, nie lisem. Człowiek! Kalendarz! Udam, że tego nie słyszałem. Cześć kochani! Olaf już nie mógł się doczekać, więc bierzemy się za otwieranie 11 okienka w kalendarzu adwentowym. 11 już widzę. Zobaczymy, co skryje się wewnątrz. Tum, 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 tum. Kolejny stół razem ze świeczką. Instrukcja może nam się przydać. Mamy tak dużo dodatków. Tutaj macie, jak to powinno wyglądać. Myślę, że trochę zajmie nam składanie. Tak oto prezentuje się nasz stół ze świecą. Tutaj mamy dodatkowe elementy w razie co? Czyli ogień i to, na czym trzyma się świeca. Nie wiem, jak to się nazywa. To dobrze, że mamy drugi stół, ponieważ już na tym poprzednim ledwo mieściły nam się dodatki.